dziś szef kuchni zaprasza na jajecznicę. Natalka sama dzisiaj gotuje, zobaczcie. Chyba będzie pyszne, co? Ile jajek użyłaś? Trzy. Będzie jajecznica? Tak. A później malinki na później, tak? Przygotowałaś? Pysznie. Nie. Dobrze, zaczynamy tego vlogmasa dzisiaj. Co będziemy później robić, Natuś? Otwierać. Advent candles. Już Natalka wszystko zobaczyła. Pomacałaś troszkę, popatrzyłaś kształty. Ale jedynki nie znalazła się. No. Dobra. Wszystko? Uważaj. Taka jajecznica wyszła z małą niespodzianką. Natuś. No trudno. Ale wygląda pysznie. Jeszcze keczupki dodajesz? Yes. Mam nadzieję, że później kucharka jeszcze wyczyścisz. Maybe. Maybe? Yes, I'll do it now. Smacz tego. Dziękuję. Witajcie we vlogmasie numer 1. W końcu jesteśmy. Mamy energię, będziemy nagrywać codziennie przez kolejne 24 dni i mam nadzieję, że będziecie z ochotą i z chęcią oglądać nasze vlogmasy. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Jak widzicie, nasz dom jest zupełnie nieudekorowany, tak więc kolejne 24 dni przygotowania do Wigilii, do świąt. Spędzicie razem z nami, zobaczycie, jak dekorujemy. Dzisiaj mamy w planie pojechanie do naszego centrum, zobaczyć jakieś właśnie dekoracje. Powoli coś tam będziemy dokupować, bo oczywiście mamy z poprzednich lat jeszcze dekoracje, ale zobaczymy, czy jest coś nowego, oczywiście są nowe trendy i tak dalej, ale teraz już Natalka tutaj siedzi przede mną i się nie może doczekać, żeby pokazać dla was nasze kalendarze adwentowe. Wiem, że ci, co nas oglądają, wiedzą, że dostaliśmy kalendarz adwentowy od Marysi z kanału Rodzinka 1+3. Co nie? No. Także ja zrobiłam kalendarz dla Natalki. Plus mamy jeszcze kalendarze, ale już wam pokazujemy. Ustawiłyśmy je na razie tutaj, ale to na pewno się zmieni, jak już przyjdzie choinka. I tak, mamy ale tutaj słońce jest. Pierwszy kalendarz to jest kalendarz Natalki. Upsi, spadło coś. Pierwszy kalendarz Natalki, ten, który ja dla niej zrobiłam. Natalka dzisiaj go dopiero pierwszy raz zobaczyła. Tutaj mamy ten kalendarz, o którym wam mówiłam, że miałyście zgadnąć, który wybrałyśmy. Wybrałam Ferrero Rocher. Niektóre osoby zgadły, niektóre napisały, że Lindt. I chciałam powiedzieć, że ten Lindt miałam w koszyku, ale jak zobaczyłam Ferrero Rocher, więc zamieniłam. Oczywiście nie może się obyć bez Reese's. Plus kolejny kalendarz adwentowy to kalendarz z zapachami. Jest dosyć gruby, zaraz będziemy go otwierać, patrzeć, jak to wygląda w środku. I oczywiście największa niespodzianka tego roku to jest ten kalendarz. On tutaj na pewno nie będzie stał, ja go tylko postawiłam tutaj pod stolikiem, żeby po prostu nie kusił mnie. Postawiłyśmy was tutaj na komodę. Mam nadzieję, że będzie wszystko widać i słychać. Słuchajcie, tak, dlaczego kalendarz Marysi stoi pod stolikiem? Dlatego, żeby po prostu mnie nie kusił, żebym ja tam nie zaglądała i nie obmacywała tych prezentów. Tak samo Natalka dopiero dzisiaj z rana zobaczyła swój kalendarz adwentowy. I ona już tam sobie patrzyła i mówi, mamo, ale tam nie ma numeru 1. Tak więc Natalka zaraz obejrzy wszystko. I nie wiem, od którego kalendarza możemy zacząć. Wydaje mi się, że chyba zaczniemy od tych czekoladowych. Jak myślisz, Nati? Okej. Dobra, czyli który najpierw weźmiemy kalendarz? Który chcesz? Reese's. To twoje. Tak. A że będziemy się dzielić, wiesz co? Będzie raz ty, raz ja. Okay. Najpierw musimy tą folię zdjąć. Wow, ale uczucie, co? Nasz pierwszy dzień. W ogóle takie piękne słońce dzisiaj jest. Jest bardzo fajna pogoda. Okay. Później jedziemy na zakupy. Pewnie pełno ludzi będzie. Reese's. Okay, najlepsze czekoladki. Jeden. Numer jeden. Okej, okay, już pokazuję. Tutaj. Numer jeden, tak. Może połóż go na ziemię, co? Numer jeden. Biały. Biała czekoladka? Pokaż. Biała czekolada chyba, co?
Dobra, kolejny, czyli nasza czekoladka. Teraz Ferrero Rocher musisz otworzyć. Yes. Może tutaj jakoś odstanę. Odejść troszkę. Chyba, że ty potrzymasz kamerkę, ja otworzę, wiesz? Trzymaj. Ja będę otwierać. Ok, tutaj już odkleiłaś. A tu się, aha, to się tak robi. Tutaj jest jeszcze naklejka. Tutaj jest coś, żeby otworzyć. Ale dziecko, normalnie czuję się jak dziecko. Takie fajne. Wow, ale super to wygląda. Świetne jest, jakie duże. 24, zobacz, mamy podwójne drzwi. Ale szóstka. Widzisz gdzieś numer 6? Tak, tam. No, taki sam. To tylko 24 jest chyba. O, to są 3 czekoladki. To ciekawe, czy tam będą 3 czekoladki. Ale jest śliczny. Dobra, jedynkę? Jest. Dobra, otwieramy. To razem mi się przypomina Vlogmas z poprzedniego roku. Oh, czekoladka Ferrero Rocher. Pyszności. Zaraz to odłożymy i zobaczymy, jakie czekoladki dzisiaj będziemy jeść. O, zobaczcie, tutaj jest jeszcze jakiś cytat. Enjoy the Christmas countdown with the Ferrero Collection. A teraz... Co to jest? Reliant assortment of the finest Ferrero specialist. Okay. Nice. Specialities. Opsy. A, to można sobie trzymać jeszcze taką karteczkę. Fajnie, ale nie, spróbujemy to skłożyć z powrotem, żeby było. Zobaczymy. Dobra, to już jeden, 2 kalendarze poszły. Okej. Mamy kolejny kalendarz. Tylko nie wiem, czy tutaj podstanę. Za bardzo chyba pod światło. Dobra, jesteśmy. Kolejny kalendarz to jest kalendarz z perfumami. I tutaj też jest nieotwarte. Tutaj chyba jest napisane, jakie tam będą w środku perfumy. Są to perfumy nieoryginalne, ale ja już wam o tym wspominałam. Po prostu fajnie będzie mieć takie, wiecie, perfumki do torebki, żeby włożyć na każdy dzień inne. To na razie przykleję, zobaczcie, jak fajnie wygląda. Kalendarz tak się otwiera. Razem z wami patrzę, nigdy czegoś takiego nie widziałam. Wow! Which one do you think jaki, duży, jaki numer 24 jest duży, super! Which one do you think is gonna be? Okej. Okay. No to pomyślmy, mi się wydaje, że będzie numer 14, a ty? 10. 10? Ja wybieram 14, Natalka 10. Zobaczymy, co będzie w środku. Okej, numer 1. 1. Ja nie widzę. O! 11. O, jest 1 tutaj. O! Jest jedyneczka tu. I już otwieram, pokażę dla was, jak się otwiera. Numer 1. Do góry, czy jak? Do góry. Tylko się nie dam rady. Pomoc? Mhm. Może tutaj. Dałaś radę? Idzie? Nie jest. It's a little messy. Później zobaczymy, jak to się otwiera. O! Nie wyjmę. Będę walczyła. Czyli muszę to wyrwać. Ojejku, faktycznie. Co to jest? Okej, okay, mamy. Ja chyba zgadłam. Nie, numer... 10. Nie, 01. Mamba Juice. Zobaczmy, które to są. Mamba Juice. Aha! A tu faktycznie tu każdy jest ponumerowany. A, to słabo. To będę wiedziała w każdym dniu. Okej. Okay. Takie są perfumki. Numer 1. I co tam jest napisane? Mamba Juice. Zaraz zobaczymy, jak to pachnie. Okej. Okay. Nie pachnie. Ale no ładny zapach, taki... Wiecie co, ja bym sama tego nie wybrała perfum. Dlatego właśnie wybrałam ten kalendarz, dlatego żeby poznać inne zapachy. Bo ja przeważnie używam tych samych perfum. Czekajcie, jednak was tutaj postawię, bo jest... to światło, słońce z tyłu. Nie, troszkę za wysoko chyba. Gdzie ja was mogę postawić? Nie, tutaj chyba mi spadniecie. Gdzie możemy was postawić?
Może w ten sposób? O, chyba tak będzie lepiej. Podsuniemy się w tą stronę? Tak. Super. Te perfumy, zobaczcie, taka perfumetka, nie wiem, czy będzie widać, o, odwrotnie trzymam. Taka perfumetka, tutaj jest, wiecie, ile mililitrów? Chyba 10. Zobaczymy, czy tu jest napisane. Gdzieś ja widziałam, że to chyba miało być 10 ml każdego zapachu. Wiecie, co ten zapach przypomina? Jejku, jakie to są perfumy? Owocowe? Nie bardzo, nie, mają taki piżmowy troszkę zapach. Bardzo mi się podoba, fajny, będę na 100% używać. Zobaczcie, psiknęłam się tylko raz, no i troszkę ubyło, tak? Ale no, fajne są. Podoba mi się, naprawdę, jestem zadowolona. Super. Do torebki w tym... Dzisiaj na pewno będę się tym perfumować. A tobie się podoba ten zapach? Tak. Jest taki głęboki zapach. On nie jest taki bardzo owocowy, bo owocowy jest bardziej słodki. Ten nie jest aż tak słodki zapach. Bardzo fajny. Słuchajcie, i teraz kolejny kalendarz. I ja nie wiem, czy zacząć od twojego, czy mojego. Co byś chciała najpierw? Chyba twój, co? Okay, tak. To czekajcie, zaraz to ustawimy. Chyba tutaj na pufie poustawimy go. Dobra? Dobra, to zaraz wracamy do was. Dobra, Natalka zaczyna szukać numeru 1. O, tu. Masz? O, ale szybko znalazłaś. Zobaczcie, tak ma zapakowane. No to... Otwieraj. Co to jest? Fajny niedźwiadek? Akurat będzie ci pasował do twojego pokoju. Pokaż go tutaj bliżej. Troszkę boczkiem pokaż, ale fajne, co? Będzie ci się podobał? It's like a mirror, I can see myself. Będziesz mogła postawić sobie na parapecie albo na szafeczce. Fajne? I can stroke it. Teraz muszę jakoś wyciągnąć ten olbrzymi pakunek od Marysi i rodzinki. Tutaj na samej górze jest numer 8. Wow, będę musiała... Co to jest w tym numerze 8? Będę musiała wszystko... O, to jest kartka jeszcze. Okej. Okay. Ja zaraz ją sobie tutaj przeczytam. Okej. Okay. Zobaczcie. To jest kalendarz, abym mogła troszkę zwolnić i się odprężyć. Wow, zobaczcie, jak jest ładnie zrobione. Super. To jest numer 7. Ciężkie. Szukamy numeru 1. 21. 12. 3. 1. Jest. Ok, to czekaj, ja odstawiam od razu to. Jakie piękne, no ja przy tym to, wiecie co, mogę się schować, to co ja wysłałam dla Marysi. Ale idźcie koniecznie do niej na kanał, zostawię wam link tutaj na górze. Koniecznie idźcie obejrzeć ich, co ja wysłałam dla Marysi. Wow, otwieramy. Mam nadzieję, że się wszystko nagrywa. Zobaczcie, jakie jest pięknie zapakowane. Co to jest? Słówka i prezenciki. Tutaj ma jeszcze brokat, jedyneczkę z czapeczką. Zobaczcie, tu jest jakiś jeszcze liścik, więc zaraz zobaczymy. Może wyciągniemy liścik najpierw. Zobaczymy, co tu jest napisane. Dzień pierwszy. Zaczniemy od tego, że lubisz, co lubisz, czyli od organizacji. Zapisz, co jeszcze musisz zrobić. Zaznacz, o czym musicie pamiętać, co zaplanować razem z Natalką. Wow, taka wiadomość ekstra jest. Widzicie? Super. Ja chyba się domyślam, co to jest. Wydaje mi się, że to będzie jakiś kalendarzyk, nie? Natuś. Zobaczymy, co to może być. Ale fajnie. Chodź tutaj do mnie. On jak dla nas, nie? Prezenciki. Może tutaj odwiązać. Zaraz. Mi się wydaje, że to jest kalendarzyk chyba. Zobaczymy. Ale fajny pomysł z tymi karteczkami. O, nie mogę rozwiązać. Dobra, dobra, już prawie, prawie. Do you want scissors? Nie. Okay, dam masz, radę. Masz. Jest! Otworzyłam. Huh. Pod sznurk poleciał. Wow. Czekajcie, bo tu jest... Co to jest? Aha. Co to jest? Wow. Co to?
Dla Natalki też, zobaczcie, jest N. Natuś. Karteczki samoprzylepne, proszę, z kaktusikiem. A ja... A, zobaczcie. Marysiu. Notatniki, spójrzcie, karteczki. Ja to biorę ze sobą do pracy, koniecznie, bo ja w pracy tyle używam właśnie takich karteczek. Są prześliczne, spójrzcie. Przepiękne są. Wow. I jeszcze naklejka, no cudo, Marysiu. Ale wiecie co? Idźcie koniecznie do Marysi na kanał pierwszy dzień i będziecie się śmiać. 80 karteczek? No piękne są w kaktusiki, spójrzcie. No ale to miał być dla mnie kalendarz, a nie dla mnie i Natalki. Halo? Proszę. Bardzo dziękujemy. A my jedziemy na zakupy teraz. Do zobaczenia. Cute. Aha, so cute. Jeszcze zanim odjadę, chcę wam pokazać, co dostałam od mojego sąsiada. Dostałam kamerkę do samochodu. I to tak przypadkiem wyszło, że po prostu się z nim zgadałam, że ja szukam kamerki, zapytałam się go o to, gdzie można kupić, jaki rodzaj i tak dalej. A on do mnie mówi, że on ma jedną, której nie używa, bo kupił sobie nowy samochód, który ma wbudowaną kamerę. I on mówi, to ja ci dam, ona u mnie leży w szufladzie, to dlaczego nie? Tak więc mam nową kamerkę, nawet mi zamontował, więc ekstra. Przyjechałam do centrum handlowego teraz. Masakryczne kolejki w ogóle, żeby wjechać tutaj, a znaleźć miejsce to już w ogóle jest inna historia. Ale mam dzisiaj super dzień, ponieważ mogę zrobić zakupy świąteczne, prezentowe, bo nie mam Natalki. Tak więc dzisiaj chyba pojedziemy po zakupach. Muszę zajść i do Primarka, do Body Shop, do jakiegoś zabawkowego sklepu w ogóle zobaczyć, co tam jest. Pomimo tego, że Natalka, ona nie chce żadnych zabawek, ona się w zasadzie żadnymi zabawkami nie bawi, ale po prostu zobaczyć, co jest, bo też mam, muszę zrobić jakieś prezenty znajomym i ich dzieciom, tak więc popatrzę sobie, co jest. W Primarku myślę, że może w końcu znajdę sobie jakąś idealną czapkę, tak więc trzymajcie kciuki. Body Shop, tak, bo mam jeszcze voucher z moich urodzin w ogóle do tego sklepu, a jest teraz promocja, jeżeli się wyda 20 funtów albo 25, już nie pamiętam, chyba 20 funtów w The Body Shop i przy kasie powie się treat me for Christmas albo coś takiego, to dostaje się kremik do rąk za darmo, więc ja się nie mogę doczekać. A to, że mam voucher, to jeszcze super, bo mam chyba tam 15 funtów na tym voucherze, tak mi się wydaje. Więc wydam 5 funtów i będę miała mnóstwo kosmetyków i jeszcze krem do rąk, który zawsze idzie zimą w szczególności. A ja chcę dzisiaj się przyjrzeć właśnie takiej nowej, jak to się mówi, nie kolekcji, tylko... Jejku, wypadło mi słowo z głowy teraz. Linii The Body Shop z witaminą E i jeszcze z drzewem herbacianym. A więc zobaczę tam jakieś fajne kosmetyki, może mi pani coś doradzi fajnego, zobaczymy. I szukam też jakiegoś tuszu idealnego, bo uwierzcie, czy nie, uwierzycie mi czy nie, ale już mi się kończy tusz, który dostałam od Marysi w wakacje. Tak więc muszę ogarnąć parę rzeczy, muszę zajść do drogerii, parę kosmetyków nam się skończyło i oczywiście funciak, a w funciaku właśnie świąteczne dekoracje. I jeżeli będę miała jeszcze czas, siłę i ochotę, to zajdę do TK Maxa zobaczyć, jakie tam są fajne świąteczne dekoracje. Keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're everything will be okay. Cause all I wanna do is spend this high. Przerwa na jedzenie. Czy wy próbowaliście to? To jest przepyszne. To są te cheesy melts. Takie serki. Przepyszne. I dzisiaj się skusiłam na Big Maca. Tylko dlatego, że miałam voucher. Tomorrow it is Christmas. The first for me and you. I longed for this moment.
Wow, ale zakupy mnie wykończyły po prostu. Jest gorąco, mnóstwo ludzi. Ale mam zakupy. Pokażę wam wszystko, znaczy większość rzeczy. Niektórych rzeczy niestety nie mogę pokazać, będą to prezenty świąteczne, a te osoby być może mnie oglądają. Ale kupiłam sporo rzeczy, takich właśnie świątecznych, więc dobrze, dzisiaj jest dobry dzień. Kupiłam też papier, tak patrzę co tutaj kupiłam, ale pokażę zaraz jak tylko dojadę do domu. I chciałam wam pokazać co kupiłam, naprawdę bardzo fajne rzeczy. Pomimo tego, że podróż do sklepów dzisiaj no nie była z tych najlepszych, bo było mnóstwo ludzi w centrum handlowym, ale jedyny plus był tego, że na koniec dowiedziałam się, że parking był za darmo, tak więc łapka w górę. Dobra, zaczniemy chyba dzisiaj. Czy ja wam tutaj pokażę? Olbrzymia torba z Primarka. To jest po prostu, czekajcie, to jest Primark, tu jest napisane, spójrzcie. To jest mega, ale to nie są wszystkie rzeczy z Primarka. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą wam pokażę, którą tak naprawdę kupiłam już wczoraj, jak byłam na zakupach spożywczych. Są to trzy naprawdę bardzo fajne poduszki. To jest pierwsza z nich z napisem Mary. Nie wiem, czy to jest w tą stronę. Mary. Kupiłam ją w Aldim za 4,99. No jest śliczna poduszka. Tu masz szary taki z tyłu materiał i on jest bardziej miękki. Ten jest bardziej taki płócienny. I to jest fajna poszewka, bo jest na zamek, tak więc można ją wyprać. Tu jest poduszka, a na lato można zmienić sobie po prostu pokrowiec, poszewkę. Kupiłam dwie takie, jedna, druga, dwie takie same i one będą u mnie tutaj na kanapie i można ją po prostu odwrócić na szaro albo na czerwono. To są te dwie poduszki, ale no ta jest nieziemska, no spójrzcie. Jest teraz aktualnie u Natalki w pokoju, też szara, też na zamek. No po prostu mega. I taką jeszcze jedną będę musiała dokupić do siebie, do pokoju, bo jest naprawdę bardzo fajna i wszystkie były po 4,99. Następnie w Primarku, tu koło mnie leży, ekstra superencki papier do pakowania prezentów. I jest to taki papier właśnie z Londynem. Mamy taksówki, autobusy, znaczek, metra, co my tu jeszcze mamy, Big Bena mamy i tak żałuję, że ja nie znalazłam tego papieru wcześniej i po prostu nie zapakowałam nim prezentów dla Marysi w kalendarzu adwentowym, no ale trudno. Ekstra, mega jest ten papier. Dobra i przejdźmy do kolejnych rzeczy. Musiałam troszeczkę kąt ustawić, żeby tutaj wam pokazać. Tak, pierwsza rzecz, tutaj będę wyjmowała od razu z torby, jest tonik z The Body Shop i to jest z witaminą E. Bardzo chciałam kupić właśnie jakiś produkt z tą witaminą E, bo dostałam ostatnio próbki z The Body Shop i właśnie był tam krem z witaminą E i bardzo fajnie mi nawilżył skórę, pomimo że była to tylko jedna próbka. Ja ją wzięłam na dwa razy i szukałam toniku i po prostu kupiłam sobie. Miałam jeszcze voucher chyba z moich urodzin do Body Shop, więc to sobie kupiłam, a to kosztowało, już wam pokazuję. Była w ogóle promocja, bo dlatego, że jest jeszcze Black Friday, ten weekend, to w ogóle było 30% zniżki na wszystkie produkty. I cena wyjściowa tego produktu to było 8 funtów, minus 30%. I jeszcze, aha, bo tutaj razem policzyli mi, tak patrzę tutaj na rachunek, bo kupiłam jeszcze taki jeden gift set, który no niestety nie mogę wam pokazać, bo jest to prezent i być może ta osoba mnie ogląda. Tak więc razem dostałam zniżki 7,5 funta, użyłam mój voucher, dosłownie tam grosze zapłaciłam, plus dostałam jeszcze, po pierwsze dostałam kolejny voucher na 5 funtów, jeżeli wydam 20 i on jest ważny aż do końca stycznia. I dostałam darmowy krem do rąk i wybrałam sobie tym razem Fuji Green Tea. Bardzo mi się spodobał. Ostatnio też sobie kupiłam właśnie taki. Ten i dwa inne, bo były 3 za 2 czy coś takiego. A teraz taki kremik dostają, tylko trzeba powiedzieć hasło Treat Me for Christmas chyba. Tak, tak. Okej, kolejne rzeczy. Co ja tutaj kupiłam? W funciaku kupiłam taki notes duży na talce. Gold Rose w linie.
Bo tak jak wam mówiłam, chyba wcześniej tutaj w ogóle nie robił w kratkę zeszytów. Tak więc zrobiłam już zamówienie z Polski. Moja mama wyśle zeszyty w kratkę. Kolejne rzeczy. Dostałam darmowe podpaski, bo byłam w drogerii, w Butcie, bo kupowałam chusteczki nawilżające. Co tu jeszcze kupiłam? Z funciaka dokupiłam takie jodła, nie to, jak to się nazywa? Berries. Takie coś, żeby po prostu przyczepić do... O, tutaj jest na wierzchu, bo kupiłam taką dekorację szarą. Zobaczcie, takie serduszka, też w funciaku. Kupiłam takie coś i pomyślałam, że to po prostu tutaj dołączę, żeby było tak bardziej świątecznie. A jeżeli i to będzie wisiało u mnie na lustrze w przedpokoju, a to chyba dołączę tego, jeżeli nie, to po prostu powieszę na choinkę. To kosztowało tylko funta i to również tylko funta. Kolejna rzecz, kupiłam ciasteczka, nasze ulubione shortbread. To jest z tej firmy Patterson, to jest bardzo dobra... Patterson? Tak, dobrze mówię. Bardzo dobra firma, naprawdę są przepyszne. Kolejna rzecz, notatnik z Frozen, to kupiłam w prezencie i też to jest w linie, bo oczywiście teraz Frozen wyszło, Elsa na pierwszym planie. Prześliczny taki zeszyt, pamiętnik. Mam nadzieję, że się spodoba dziewczynce. Kolejna rzecz, kupiłam sobie farbę do włosów, więc będzie malowanie, będzie jasny brąz. Zobaczymy, nie miałam jeszcze tej farby, pisane, że vegan. Najważniejsze, żeby kolor mi się trzymał, bo już jest taki żółtawy. I w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, czy zwróciliście uwagę, ale ścięłam włosy. I to taki dosyć duży kawałek, może z przodu tego nie widać, ale z tyłu naprawdę widać, że fajną mam linię. Od razu są żywsze i zdrowsze włosy, tak więc byłam u fryzjera, gdyby ktoś się pytał. Tu mam jakieś kolejne rachunki. Aha, to jest ze Smigu. O, tu jest coś, można coś wygrać. Tutaj mam, aha, tego też nie mogę niestety pokazać. Niestety muszę odłożyć jedną rzecz, bo jest to prezent, a osoba być może mnie ogląda. Kolejną rzecz kupiłam, pasta do zębów, ostatnio też to miałyśmy. Jest to pasta do zębów z węglem, bardzo fajna, sprawdza nam się, więc kupiłam jeszcze jedną. Ona kosztowała 2 funty, nie wiem czy tam się fokusuje, tak, 2 funty kosztowała. Kolejna rzecz, już bardziej na talce, kupiłam dla niej do mycia twarzy. Clean and Clear, to jest bardzo dobra firma, Johnson & Johnson. Tak, to jest do mycia twarzy, po prostu krem. Kolejna rzecz, maseczka do stóp, do nawilżenia. To było za funta, tamten krem, nie powiedziałam, był za 2 funty. Kolejna rzecz, to będzie prezent na talce. Mam nadzieję, że ona tego nie zobaczy. Byłam w Smigo i wiem, że tam zawsze są drogie rzeczy, ale tak mi się podobało i pomyślałam, że Natalka dostanie ode mnie to w prezencie i to będzie do kalendarza adwentowego na numer 24, bo jeszcze nie było prezentu tam. Kolejne dwie rzeczy, które kupiłam w Primarku, to są czapki. W końcu udało mi się kupić. To jest jedna, czarna, wydaje mi się, że będzie moja. W tamtym roku miałyśmy bardzo podobną, którą Natalka mi podkradła i cały czas ją nosi, więc kupiłam po prostu drugą z 2 pomponami. Wiecie co, ja śmiesznie wyglądam w czapkach, ale... wychodząc na podwórko jest mi już zimno i po prostu wolę mieć czapkę, a wyglądam w niej tak. Tak więc jest jedna czapka, a druga jest identyczna, tylko w kolorze różowym i to oczywiście idzie do Natalki, a one kosztowały tylko 3 funty. I był dosyć duży wybór czapek, już jedną ode mnie dostałyście, a to jest właśnie takie troszeczkę inne z 2 pomponami, bo tamta była chyba z jednym. Bardzo mi się podoba, super, naprawdę. Jeszcze gdyby tych pomponów nie było, to też by było fajnie. Właśnie muszę chyba jeszcze tam zobaczyć, przejść się, żeby po prostu bez pomponów mieć, żeby po prostu troszkę doroślej wyglądać. Ale wiecie, czapka to jest czapka. Ważne, żeby spełniała swoją rolę. Kolejna rzecz to są takie świąteczne skarpetki. Jest ich chyba 5 par? 7 par. I one są te krótkie takie skarpetki, niedługie. Wzięłam, one kosztowały 2,5 funta, jaki to jest rozmiar, nawet nie spojrzałam, 4 do 8, czyli 37 do 402, dla mnie i dla Natalki na pół się podzielimy, bo mamy dosłownie prawie taki sam rozmiar buta, tak więc to już jedne, zobaczcie co tutaj kupiłam, wzięłam, ja już jestem po prostu maniaczką
kupowania kolczyków, a jak widzicie, nie mam dzisiaj żadnych. Tak więc to są kolczyki. Tutaj są takie wiszące, bardzo mi się ostatnio podobają, noszę dosyć często do pracy. I tutaj takie malutkie, też fajne, spójrzcie. Bardzo fajne kolczyki, podobają mi się i one kosztowały 2 funty. Kolejna rzecz, aha, tego nie mogę wam pokazać, więc wyjmę to tak delikatnie, żeby nikt nie zobaczył, bo to jest właśnie jeden z prezentów. O, włosy coś mi tutaj się przekręciły. Kolejna rzecz, to są spinki do włosów za funta, takie, żeby tutaj po prostu zebrać spineczki nieduże. Dla mnie lanczelki na pewno się przydadzą, bo często mi takiego czegoś brakuje. Już chyba przedostatnia rzecz, przedostatnia. Zwykła bluzka, pokazuję wam lewą stronę. To jest prawa strona, zwykła czarna bluzka z takim tutaj mankietem, bardziej elegancka. Ma normalnie tutaj taki rękawek zwykły. Tu jest taki mankiet z fajnymi guziczkami. Tutaj bardzo prosta, z tyłu ma taki jakby taką zaszewkę, coś takiego. Po prostu, żeby troszeczkę inaczej to wyglądało. Tutaj ma rozporek, ale ja po prostu chcę to założyć do spódnicy. Czarne, wiecie, ja uwielbiam czarny kolor. I wzięłam 12, wiecie, wzięłam 12. Ta bluzka kosztowała 10 funtów. One tak mniej więcej w tej cenie są. Wziąłam 12, dlatego że ona jest szeroka, przymierzyłam ją i nawet bym powiedziała, że mogłabym wziąć większą, ale wtedy rękawki po prostu, one muszą być trochę luźniejsze, żeby dobrze na mnie leżały. Tak więc wzięłam sobie to z myślą oczywiście o pracy, do spódniczki czy nawet do spodni. Kolejna rzecz w ogóle nieplanowana i wzięłam ją, dlatego że była oczywiście w promocji. Najpierw wam pokażę, jaka była cena wcześniej. To kosztowało 12 funtów, było przecenione na 5. Wzięłam rozmiar 16, bo chciałam ją taką trochę luźniejszą mieć. Ja biodra niestety mam. I jest to jeansowa spódniczka z takim paskiem. Oczywiście ten pasek można zdjąć. Ja go tutaj może tak przymocuję. Taka zwykła jeansowa spódnica. Czarna, troszeczkę taka jakby sprana. Prosta. No po prostu super, przymierzyłam ją i leży jak ulał. No super jest, naprawdę. Nawet teraz na zimę można nosić po prostu do grubszych rajstop, bluzeczkę czy sweterek. Będzie bardzo fajnie wyglądało, za 5 funtów, super cena. I tu mam już ostatnią rzecz, dokupiłam jeszcze tylko jeden lakier do paznokci. Taki brązowy, zwyczajny, zawsze brakowało mi takiego. Wydawało mi się, że mam taki lakier w domu, ale nie mogłam znaleźć, tak więc dokupiłam jeszcze jeden i on kosztował tylko funta. I słuchajcie, ja już się chyba będę z wami żegnała, dzisiaj taki trochę haul zakupowy, pierwszy dzień vlogmasa, ale no za bardzo świątecznych rzeczy tu nie było, może troszeczkę ozdówek, no i oczywiście nasze kalendarze adwentowe, wybiorę to, nasze kalendarze adwentowe, które po prostu zrobiło chyba furorę, najlepsze kalendarze jakie miałyśmy. I słuchajcie, do zobaczenia jutro. Nie wiem jak to nam wyjdzie, mam nadzieję, że będziemy naprawdę codziennie nagrywać dla was, żebyście miały filmiki. I planujemy filmiki dodawać zawsze o stałej godzinie, mniej więcej godzina 19 lub 20. Tak więc, do zobaczenia jutro. Pa!